Siemaszko, jestem Pepperton Games. Witam Was na kolejnym vlogu. Dzisiaj siemy u mojego szefa. Jego pięknym zestawem, jakim jest szesnastka z siewnikiem nożnym nadbudowanym NS3030 Powered i tak samo będzie zabrana aktywna, tak samo się nazywa. To co, wsiadamy i lecimy chyba z tematem, co? Proszę Państwa. Trzeba złożyć pewnie silniczek, tam pewnie co nieco. Nie, zobaczymy. Zobaczymy jak to jest. Ja tutaj kazałbym robić bez ścieżek, bez żadnych jakichś tutaj udogodnień dla niego. Na tą wodę, czy o Jezu. Ale tu ma, ale ma potencjał. Więc się o niej jeszcze nie tak wspomniałem. Czturka. Nie wiem, to jest trójka pomiędzy polową aż osobą, nie wiem jak powiedzieć dokładnie, aż tak się tutaj, taki sprzęt tak nie znam, ale wiem, że to jest prosty ciągnik mechaniczny, więc wiadomo, wygoda jest elegancka, bo to jest tak nawiewy, bardziej dopasowany do pasa żołony sprzęt właśnie niż moje maszyny. Zlecimy, no ciekawe jak tu będzie ta broń aktywna leciała sobie przez te kamienie, może trzeba będzie później wypłycić coś w tym stylu. No, kazał tutaj nic nie uprawiać więcej, kazał tylko paść się na razu bezpośrednio siać. Bo jest taka zasada u niego. Nie wiem, może trochę dziwna, może nie. No wiadomo, ja się zatrudniłem u niego do pomocy. Ale większość rzeczy on sam robi. Czyli sieje nawozy, sieje... sieje nawozy, pyszcze, sieje zboże i tak dalej, i tak dalej. I właśnie on jest gościu tak bardzo z jednej strony mądry, to z drugiej strony też może być no plus i na minus. No to nas powiem. Znaczy to jedno pole. W poprzednim odcinku, znaczy w poprzednim blogu właśnie z gospodarstwa oraliśmy tutaj, tak? Oraliśmy tutaj pięknie sobie tutaj wszystko. No i to jest jeden taki sprzęt, przepraszam, to jest takie jedno pole, które kazał mi wyznaczyć, jako że to jest moje, będzie uprawiane, tak? I on wtedy będzie patrzył pod względem to, jak zrobi w polach, nie wiem, dziwne podejście, ale nie unikam, i pod tym względem będzie patrzył, jak pracownika trzymać, czy tylko na koło sezonowego, tak dorywczo, czy właśnie może na jakiś dłuższy, można powiedzieć, etat. Zarzućmy czwórkę, czy to, o nie, za szybko, proszę Państwa, za szybko by to było, nie ma sensu tutaj gnać tak mocno tą szesnastką, powiem szczerze, zajebisty zestaw, no taki można sobie zestawem pojeździć, tak, na tym u tego gospodarza, bo swoich takich sprzętów się oczywiście nie posiadam, fajny, bo tak pucek, 1000 kg inaczej się nie mylę, tutaj ma na przodzie, więc to coś innego, więc naprawdę fajnie. Poleżam, że i bez tego by ten silnik sobie radził, bo to jest 3 metrówka, tylko z, wiecie, z bronią aktywną, na spokojnie, tutaj bez tego balastu, no ale spięty był sobie z tym, tak, ale takim sprzętem przyjechać, takim sprzętem, ja przyjeżdżam, nie moja sprawa, także ja tylko przyjeżdżam, oddam swoje obroty. Też trochę się dziwię, bo tutaj ogólnie nie dawał nawozu pod korzeń, co mnie trochę zdziwiło, co też jego zdziwiło, że taki pomysł mu zarzuciłem, ale mówi już, widział troszeczkę tak kątem oka, że jednak ktoś dobrze myślał pod tym względem, co już świadania go, można powiedzieć, w pewnym sensie, może próbuję to się fajnie zrobić. I jemu też, mam powiedzieć, w pewnym sensie zrobić tak, jak u siebie robię. Czyli chciałem właśnie nawóz pod korzeń dawać. Tutaj obornicznik nie poszedł, tak? Tutaj prawdopodobnie będzie u niego gnojowica na właśnie na wierzch. Też jak z taką metodą, tak? Więc zobaczymy, jak on to będzie chciał. Ogólnie jest to jedno pole, które ja będę miał poświęcony mieć czas, czy swój czas na te pole i wtedy mówię, on będzie pod tym względem dopieszczał wszystko, którego będzie chciał pracownika sobie zachować.
czekajcie, muszę trochę bliżej tu jeździć. Takim samym się nie jeździło, tak? Ktoś się tego nie wie. Jeden minus dla mnie, że muszę takie dwa, powiedzmy, vlogi nagrać z siełów samych, tak? Troszeczkę dla mnie jest minus, no ale co zrobić, no jest taka robota nie inna. A za przyjechać, zrobić tutaj siebie, no ja przyjechałem, muszę to zrobić. No i pewnie, no i będę czekał na odzew po raz, czy mam takie coś robić, czy nie, bo ja tylko na zapas, jak się nie wiem, to już jest na piątek. Piątek było dobrze, w sumie tak teraz myślę, bo liczyłem nie nagrywać taką intensywnością odcinków u mnie na święta. Ale chcę jednak tych odcinków troszeczkę mieć powrzucanych, jeśli dobrze liczę po prostu na kanale, tak. W poniedziałek mieliście z nawozów, a wtorek mieliście z czego mieliście? Znaczy z tej roboty, tej zorki. Później mieliście talerzowanie. Czwartek, wczoraj mieliście siew u mnie. Teraz jest piątek, czyli Wielki Piątek, macie siew tutaj. Czyli jeszcze brakuje mi sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Brakuje mi czterech odcinków. Zadowolony jestem, bo w takim tempie wiem, że to przez święta jeszcze będę miał. I dosyć tego, że macie jeszcze we wtorki. We wtorek, wczoraj mieliście dwa odcinki, ogólnie na kanale. I jutro, jeśli wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z planem u mnie, jeśli się wszystko uda nagrać, oczywiście jeszcze jeden odcinek oczywiście, bo mam nadzieję, że nagrywam po trzy odcinki na dzień. Z Farmfinga, co naprawdę jest teraz wyczynem u mnie pod tym względem, ale chcę ponagrywać, bo siłka przyjeżdża do wtorku, będzie się działa, więc ja chcę mieć łącznie z wtorkiem mieć ponagrywane odcinki właśnie z tej serii. Dlatego też poniekąd muszę wymyślić takie akcje jak teraz jest, że przychodzę do pracowni pracować, ale tutaj w sumie tak przychodziłem pracować, bo tak troszkę wspomniałem, że będę pracował u gospodarza, ponieważ no potrzebuję doświadczenia większego, który gość ma. Bo jednak ten sprzęt troszeczkę też ma, widzieliście, w poprzednim odcinku widzieliście głoszona 390T. Teraz widzicie 16 właśnie z takim pięknym zestawem. Czekajcie, bo tak ktoś wyje, a ciekawe czemu w ogóle się sieje. Zresztą go nie czuję tego silnika, no ale widać 4-metrowego się na niego się nie szuka. Dopóki nie będziemy jakiegoś pewnego pracownika, który będzie fajnie to ogarniał tej maszyny. Bo z tego co wiem wstępnie, on szuka Amazonki 4-metrowej. No fajny sprzęt by był. Na pewno lepszy, czy inaczej, nie że lepszy, tylko szerszy, bo 4-metrowkę szuka. Ta szóstka by miała, no miałaby co ciągnąć. Na razie w tym zestawie nie ma co ciągnąć. No ale, wiadomo, to tak jest lepszy jak mój poznaniak. Moje 30 i 60, tak? No taki zestaw, że miałem u siebie na gospodarstwie, no to coś pięknego. To będzie luksus. Ale może kiedyś tylko takiego zestawu się dorobimy. Tak się zdziwiłem, bo gadał, że będę musiał siać. Właśnie, mówiłem, właśnie sam tak będę siał. Szóstką. Miał być tutaj jeszcze zestaw ustawiony przeze mnie nawóz nasionami, ale powiedział, że przyjedzie sam i będzie sam tutaj ogarniał. I dowóz, ja tylko będę dzwonić i mi tu będzie przywoził jeden pracownik, czy właśnie on osobiście, żeby zobaczyć mniej więcej jak to mi wychodzi. Na razie jestem zadowolony, ale patrzcie, jak ile roboty mniej tutaj jest. Czekajcie, o, jak otworzyć. Po tym widzicie, wygląda aktywna, elegancko tutaj. Nic nie trzeba cudować, jest pięknie pozasiewane, nic. Ręka fajnie, wszystko widać, w ziemi porobione, więc naprawdę jest to dość zajebiście zrobione. Naprawdę komfortowa kabinka, możemy sobie otworzyć. Patrzcie, gdzie on ma, tu ma, może z tej strony.
Szkoda, że nie słychać takiego tego ryku przez 4-6. Nie wiem, tak w sumie miał taki ryk. Szóstki w rzeczywistości nie słyszałem. Ale wiem, że to jest zajebisty sprzęt. Może kiedyś to robimy się. To jest dopiero początek. Nie wiem, ogólnie to jest 40 odcinka. Więc ja i tak moim zdaniem przy 40 odcinka na pewno tak fajnie się rozwijam. No co to ciągnik u mnie? Ogólnie myślę, że w granicach 60 odcinka. Więc powiedzmy, co 20 odcinków wyciągnij tak, jakby to jakieś inne maszyny. Powiem szczerze, mi się zdaje, że chyba nie byłoby tak źle. Ja tak się zastanawiam, czy mnie będzie w ogóle słychać teraz. Chociaż dobra, nie będę zwiększał, może się nawet jakoś pokombinuję w programie do obróbki i będę troszeczkę to ogarniał inaczej. Ale patrzcie, inne świata tutaj, pola teraz ubywa przez tym takim zestawem. Dobra, sobie cofniemy. Wiecie, no nie będziemy tak realnie grali, żeby to wiecie, wcześniaka dojeżdżać, żeby dosiewać to wszystko, no bo to byśmy trochę się zajebali z tym nagrywaniem. Dobra, i lecimy na nim, jedzie, że naprawdę ta szóstka mądre drzwi miłosiernie, aż chyba naprawdę kurwa ściszę trochę to wszystko. Możecie patrzeć, co tam mam ustawiony. Jak na wiadomo, że nie chcę mieć połączonego save'a. Więc tak tu muszę podkombinować. W sumie kurwa, patrzę, co na 70%, no to ja nie wiem, czy tak mądre drzwi. Ta szóstka. Bo nie myślałem, że będę szybko chciał. Ale naprawdę fajny mi tutaj zestaw dał. Taka szóstka, no zajmie się wygląda. Uff. Czekam teraz na trójkę. Czekajcie, bo tak się teraz. Czekajcie, muszę tak fajnie dopasować bieg. No teraz to za szybko by nie będzie. 13, 12, bo się dusi. Chociaż nie, może i nie. To jest tak, już polowe teraz, czekajcie. Trochę ciężko mi jeździć, tak? Nauczyć tej całej skrzyni. Ale myślę, że kwestia ogarnięcia i będzie wszystko na miodzio. A jeśli się spadzę, to na pewno wiemy, że tą szóstką będę u niego prawdopodobnie cały czas robił, bo widzi, że ja mam taki ciąg do takich maszyn. Więc jeśli byście chcieli takie coś, że ja tutaj pracuję i robię, no to byście wtedy widzieli, czy jakie by tam sprzęty później w czasie były w tym gospodarstwie, bo gościu ma zajebiste maszyny, teraz podobno złożyłem na nówkę ciągnik, na nówkę prasę, to też hodowcę, tylko że bydło opasowego. Czekajcie, czekam teraz zrobić takim sposobem, żebym sobie trochę podrównał, czy bym nie lepiej miał, bo tak troszeczkę krzywiłem to wszystko, co mi nie bardzo tylko mi się to podoba. Dobra, teraz tak, byśmy tak zrobili, nie, jeszcze musimy tak wziąć. Dobra, i teraz byśmy tak odtrofnęli i podprostowali to wszystko. Żeby dodało radę. Tak, jeszcze widzę, że trzeba będzie powoływać tutaj, bo wały będą musiały pójść, ten tu już nie ma co się oszukiwać. Czekajcie, bo tak pływa się obróciłem, teraz będę widział. Ja w ogóle mam jechać. Dobra, lecimy. Trochę z czego dusi na tym wałku dziennie, gdzie może to troszeczkę kamienia łapie, a na szczęście nic się tu nie dzieje. Wiem 47%. Myślę, że nawet powinno mi to kategorii sporo stracić. Może troszeczkę zbrachnąć, ale nie ma tragedii. Czekajcie, bo mnie jedna rzecz została, a zaraz. Dobra, wracam już. Dobra, jedziemy dalej, naprawdę. Też chyba mu nie jeździł tak, jak to pasowałoby, bo nie mam ścieżek. Ale dobra. Czekajcie, nie o to mi chodzi. Chciałem też tak dopasować taki bieg, żeby może go tak nie dusić mocno. Takie mniejsze obroty dawać. Wolno po co te paliwo ma spalać. Woda jest paliwa w ciągniku. Spalać jeszcze to i tak. Masowałem po tym 4-metrowym agregacie jeździć. Wszędzie zostawię po 7, on jeszcze jeździ w trójce, no. Ale fajny sprzęt, no powiem szczerze, no taki sprzęt u mnie na gospodarstwie to by chyba był przedostatni sprzęt, który bym w ogóle kupował.
jeśli by takiego czegoś doszło. Bo myślę, że tak ogólnie patrząc, umiem gospodarstwa rozwinąć gdzieś do 240 kłoni ciągnik, który będzie finalnym ciągnikiem. Finalnym ciągnikiem na jakimś, na pewno będę chciał jakiegoś, nie wiem, John Deere'a, czy ewentualnie jakiegoś combine, jakiś klas Lexion, czy coś, czy Dojcwa duży, nie wiem, zobaczymy. Wiecie, trzeba też trochę pomyśleć, nie, co człowiek chciał na tej serii, żeby po prostu czuć, po co człowiek ma tutaj etapowo lecieć, tak? Więc dość ciekawie chcę to porobić. Wszystko. No wiecie, no chcę jakieś, tak to się mówi, chcę mieć tutaj jakąś historię, chcę mieć tutaj wszystko w miarę w kopie trzymane, jak tak powiem. Jakoś na ręce i nogi. Staram się. Niektórzy piszą, że dość mi się to udaje. Wiadomo, nie jest to perfekcyjne, ale staram się jak mogę. Pod tym względem. No i dziękuję, że tak fajnie się to jest taki odzew, bo patrzę na odcinki, to fajnie to wszystko zaczyna po prostu wyglądać ten kanał, że te odcinki oglądacie dość dużej ilości, średnia minut też mi się zwiększyła, może to jakiś zabójczych, znaczy inaczej, no, dla mnie to w sumie zabójczych, a dzień dzisiejszy, bo ta minuta no dwóch minut oglądalności, to jest takie stanie do odcinku, to jest zajebiście. Wiadomo, jak będzie każdemu ten content, może ten sposób nagrywania pasuje. Każdemu nie dogodzi. Znaczy tak, wszystkim nie dogodzi. Jak to wyglądać będzie, no to tylko ja mogę wiedzieć, jak to mam koncepcję pod to wszystko i jakie to jest założenie, tak? Bo to jest gospodarstwo organizacji. Ja ogólnie też, patrząc na mnie, że ja przyszłem z saldem 150 tysięcy, zostało mi 107 tysięcy do spłaty, co daje mi jeszcze 42 miesiące właśnie spłat. No to szczerze, 32 miesiące to już spłaci się, półtora roku spłacamy. Półtora roku, a wzięliśmy ten kredyt, wziąłem ten kredyt na 5 lat. Jeszcze 3,5 roku stało mi spłat. Myślę, że w takim tempie, jakim to robimy, jak to się rozwijamy stopniowo i jeszcze naprawdę te pieniądze, które miałem ogólnie, patrząc na moim stanie konta, tak? Czekajcie, sobie tak powiem, tak może podrówną sobie trochę. O dobra, idziemy na chuj. Jak tam idzie, tak będzie? Tam nigdy nie będzie. Mój tak ten się trochę zwęża, później tam się trochę poszerza. Czy odwrotnie, to już mi tam nie pamiętam. Więc teraz trzeba będzie pokombinować troszeczkę inaczej. Więc mówię, gdyby nawet patrząc na kupione ECW, kupiona 60, kupione wały, co tu jeszcze przyszło? Rasa za kurwa magatelne pieniądze, 40, prawie 40 tysięcy. Co patrząc teraz, no z jednej strony jest strzał w kolano, niekoniecznie. Bo naprawdę biorąc tą pasę, nie myślałem, że będę miał takie kłopoty pod względem zakupu takiej pasy, bo pasa miała kosztować 15 tysięcy, kosztowała ustawiona 15, kupiona za 14, finalnie wyszła ta pasa nie mylę 36 tysięcy całkowicie. Z tymi sprawami sądowymi wiadomo, że ja dostałem 14 tysięcy jeszcze zwrotu od dziwo. Nie, przepraszam, 6 tysięcy, bo jednak prosił się trochę tam wyhamsi, bo jednak 6 tysięcy tam będzie. Chyba bodajże? Nie, no już nie zwrotował. Ale finalnie wyszła pasa 36 tysięcy. To była najdłuższa maszyna, która jest na dzień dzisiejszy na moim gospodarstwie. Czyli tak patrząc na ceny Elixa czy innych stron ograniczyć, to i tak chyba zaniżyłem oddychę. Bądź blisko dychę, więc wiadomo, to jest tylko farming, tutaj też nie mogę aż tak jeden do jednego robić. Jeśli wiadomo, wiem jakaś 60, nie wiem, usług taki właśnie tego typu, wiem więcej, wiem jakie są ceny, ale jej pasy jaka tam wziąłem, to naprawdę nie wiedziałem, że taka kosmiczna pasa takiej naprawdę bym nie kupił. Kupiłem chyba sobie rolującą i już bym miał to z głowy na dłuższy czas i tak będę chciał ogólnie tym pasem rolującą.
niedalekiej przyszłości zakupić, bo patrzę, że ludzie bardziej wolą kupywać ode mnie, znaczy ogólnie chcą kupywać, znaczy z bioje, czy to siano, czy to właśnie spoma, z barberki, wiadomo, to jest bardziej poręczne, lepiej zmagazynować teoretycznie, też magazynować, czy bardziej kostka, czy siano, czy belka, to w sumie kostka bardziej pasuje, ale wiadomo, każdy chce się przeciążać, przemęczać przy żniwach. Powiem szczerze, że lepiej przy żniwach trochę namędrzyć w sianach przy kostce, niż później przez całą zimę latać sobie z widłami i nosić siano, niezależnie jakiej pogodzie. Ja mam ten komfort, że mam u siebie pasę kostkującą, czy to farmingu, czy gralu. Jeszcze jak to się mówi, ten prehistoryczny sprzęt nie chodzi i będzie chodził dłuższy czas jeszcze. Póki będą części, to będzie ze sprzęt używany. No bo tak powiem, patrząc, suma praktycznie, no wiadomo, w tym roku, znaczy w poprzednim sezonie, w 22, trzecim już nie ma, to faktycznie nie udało tego zrobić kostki niczego, ponieważ no pogoda była taka była, jeszcze przelotny deszcz i tak dalej, uniemożliwiały mi zebranie tą ziarberki, ale tak co mogę, to robię praktycznie tylko w kostki. Myślę, że w tym roku, jeśli będzie pogoda do 4 hektary, 3-4 hektary, nie wiem, dokładnie nie będzie zboża, będzie robione w kostkę. Więc ciekawe, może i zra fajne odcinki. Dobra, nie przedłużam, za majstej przyjedzie. Nie widział, że nagrywam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodoba, to zapiszcie w ogóle komentarz, linki za oglądanie, czy będzie następnego odcinka. Na razie, cześć.